trzeba rozchodzić. Zwolnij, kochanie, ja tu próbuję nadążyć. 57, ta piłka, Karol, raz, w przód. Mamy to, mamy to. Fajnie. O? Legendy ukrytej świątyni. Super! Woo! W profazie osłonka jądra ulega rozpadowi, gdy wrzeciona wychodzą z Postaraj się! Centrosomów? Zabawnie mnie ukłuło. A to był twój pra-pra-pra-pradziadek Hipolit Harmidomski. Pierwszy w rodzinie z płaskostopiem. Pam, 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 ładniutko, tatusiu. Teraz dzieci wiedzą, że nikogo nie faworyzuje. Moja ulubiona! Co? No, kość szpikowa, moja ulubiona. No, naprawdę? Tak, tato. Jak jest kość, nie mam jej dość. Ojej, skarbie, ale się porobiło. Jak podam ulubione danie Hili, to dzieci pomyślą, że ją faworyzuję i znowu skucha. Wiem, co zrobię. Dzieci, obiad gotowy! Smacznego. Ojej, tato, zrobiłeś nam 11 różnych dań? Tak, a w czym problem? Chciałem podać coś specjalnego, więc każdy ma swoje ulubione danie. Nawet moje zapiekane czczownice? No, pewnie! Bomba! Czy mogłabyś to skonsumować w jakimś ustronnym miejscu? Powiedzmy w garażu? Zaraz, jeżeli siądę obok Hali, wyjdzie na to, że jest moją faworytką. A dzieci, dzisiaj sobie siądę z boczku. Dzięki temu będę was widział i słyszał jednakowo. Czyżbyś ugryzła się w paluszek, malutka? Czekaj, tatuś, zaraz pocałuję, żeby nie bolało. No. Ale nie tylko o ciebie się tatuś troszczy. Będą całuski dla wszystkich. Całusek. Jeszcze jeden. Może lepiej nie, tato. Grzebałam dziś w mega śmietniku. Więc twój całusek będzie w kieszeni. Z tobą wszystko w porządku, tato? No tak, wszystko świetnie, znakomicie. A jak twoje popołudnie? Zdech, w porządku. Wykopałam grób i kontemplowałam w nim. Chwilunia, pytałem, jak wszyscy spędzili popołudnie, nie tylko Hercia, ale oczywiście Hercia też. Więc kto ma zacząć? No, już wiem. Wylosujemy kolejność z kapelusza. A kto ma pierwszy losować? A zdecydujemy, kto ma pierwszy losować, losując najpierw z innego kapelusza. No to... kto ma losować pierwszy z drugiego kapelusza? Hej, tato, wszystko w porządku? Przepraszam, dzieci, ale żebym nie wiem, jak się starał, nigdy nie będę całkiem fair. Staram się nikogo nie faworyzować, lecz jakoś mi się nie udaje. O czym ty mówisz, tato? Ty nikogo nie faworyzujesz. Okienko zapisów na konkurs zaraz się zamknie i mama się nie dowie. Herbatka zwycięstwa będzie nam dziś smakować szczególnie wybornie. O, jadzie! Mamo, czy wy z Holą wystąpicie w tym konkursie? Holu, słonko, spójrz tylko, co Honia znalazła w sieci. Wyraźnie kazałam ci zniszczyć internet, eulalio. To konkurs dla mam i córek. Musimy wystąpić. Byłoby świetnie. Ojej, byłoby cudownie, z pewnością. Lecz obawiam się, że już za późno. Ktoś życzy Ulunga? Zostały jeszcze 2 minuty! Szybko, mamo, pomogę ci się zarejestrować z twojego kompa. O, Honiu, jak ja ci się odwdzięczę! Nie ma potrzeby. Dawanie to mój dar. No, skoro muszę wystąpić w tym z mamą, to chociaż dopilnuję, żeby wygrać. Na szali jest moja reputacja!
witam na obozie przedkonkursowym Holly. Przed nami mnóstwo pracy nad wykwintnością. Ale fajnie. Widać, niejasno wykładam. Po pierwsze, prezentacja. Musimy być idealnie zgrane. Dlatego trzeba wciąż pamiętać o HPMUGBW. Chód, postawa, machanie, uśmiech, gracja, balans, wiara w siebie. Proste. No, pokaż, co potrafisz. Wybacz, stara kontuzja. Nie powinna była wyskakiwać z samolotu w filmie Hirka. Rozchodź to i spróbuj znowu. Znowu zła postawa. Machaj żwawiej. Nie ma gracji. Więcej zębów, mniej szczęk. Przepraszam. No dobra, teraz patrz uważnie. Tył, przód, zwrot, hop, wężyk, wężyk, obrót, zwrot, rzut i chwyt. Jakieś pytania? A wiesz, co byłoby lepsze? Tamten taniec z konkursu talentów w twoim przedszkolu miałyśmy ubaw. Pamiętasz? Ubaw, tak. Ale korony z tego nie będzie, więc tańcz! Tył, przód, tył, przód, tył, przód. Tak, Eulalio. Zgadza się, topię smutki w Ulungu. Nie mam szans na wygraną w tym konkursie z moją mamą. Co pan powiedział, panie S? Czyżby pan sugerował, że mam wykosić własną matkę z konkursu? A potem znaleźć kogoś, kto ją zastąpi? Nie wiedziałam, że jest pan aż tak przebiegły, panie S. Ale doceniam to. Holu, mam świetny pomysł na nasze konkursowe kostiumy. Kombinezony w panterkę. Byłoby cudownie. Ale przecież nie musimy. Nie o to chodzi. No, może ciuteczka. Oni... Ledwo mogę to wymówić, moja matko. Odwołali konkurs. I to z powodu niedoboru szarf w całym kraju, przeklęty jedwab! O, jak mi przykro. A tak się cieszyłam na nasz występ. Ja też! Złamali mi serce! Postąpiłaś słusznie, Holu. Litości, mama panterką? Kto chce zejść na dół? Ktokolwiek? Potrójny deser przez tydzień. Nie warte ryzyka, złaś! Holu, bez pchania! Hej, Hilu, twoje śniadanko. Sołki, on tak supeł się daje wkłęcać. Hila zalazła rodzinie za skórę, lecz w tym roku tata nareszcie będzie mógł odetchnąć z ulgą. Prima Aprilis jest oficjalnie odwołany. Hila, przysalamiłaś mi! Kiedy to nie ja? Jak miałabym to złapić stąd? Wsiakość, Hila! Zastała na dziecinne żałty, ha? Hiłek, czekaj! To nie ja! Słowo! Ups, uważaj, Lolek! Kiślnęło nas! O, rety! Wydrzemowało nas! Myślałam, że ta maniaczka siedzi! Owszem, wciąż jest w piwnicy. Dopiero co tam byłem. Więc jak to jest możliwe? Lepiej nie wchodźcie do kuchni. Ani nigdzie w pobliżu komina. Wszyscy się w gazowogranie! Masz, tata ma rację! Wszyscy szybko do bunkra Hali! Może ktoś włączyć światło? Trzymaj konie! Szukam włącznika! Dopadli mnie! Odwrót! Na miłość tranzystorów, ratujcie się! Trzyma się do garażu! Do garażu! Ah!
Masz natychmiast przestać! Daję słowo, uwierzcie, że to nie ja. Tu głosuje jakiś inny żałtowniś. Wasz tata ma rację. Łże jak najęta. Wychodzimy stąd. Nie! Ten żałtowniś tego właśnie chce. Ja wiem, jak on myśli. No, jak tam w szkole, dziewczynki? Coś ciekawego albo zabawnego się działo? Działo absolutne. Wysiadając, nie zapomnijcie pocałować, o tutaj. Też kiedyś taka będziesz, Holly. Dorośniesz i nie będziesz chciała bawić się z mamą. Twoje siostry już ledwo mnie zauważają. O, chcesz mi dać całuska? I wiesz co? Przyjmę go. Gazeta Koronnych Kniei. Przepraszam, Lito, postawiłem ci muchołówkę na biurku. Przepraszam, pan tu pracuje? O, to ja, Guido. Ostatnie pół roku działam pod przykrywką. Zbieram materiały do serii o mrocznym podziemio-ogrodniczym. Jej, w ogóle cię nie poznałam. Swoją drogą, świetny kamuflaż. Dzięki. Przebranie to sposób, żeby ludzie się przed tobą otworzyli. Gdy cię nie znają, znacznie łatwiej nawiązują kontakt. Nawiązują kontakt, mówisz, a? Dzięki, Guido. Patty, mam świetny pomysł na artykuł. Wow, zapiąć pasy. Rita Harmidomska ma temat. Posłuchaj, wejdę pod przykrywką do ogólniaka zrobić gorący reportaż z życia nastolatków. Już widzę te nagłówki, małolaty i dramaty. To może być bomba. Do dzieła. Woohoo! Dzięki, Patty. A skarbie, nie powinnaś już iść do klasy? Chyba nie chcesz się spóźnić pierwszego dnia. Chwilunia, nie widzisz, że robię se selfika? Byłby przypał, gdybym nie miała profilu. A propos, mógłbyś wejść na fotki w Mik i wrzucić emotkę pod mój post? Przypał mnie wyłączył. No, Fryta, miłego dnia. Jestem Fryta. No hejka, ksywa Frita, nowa w szkole. I nikogo tu nie znam. O, jać, ja jestem Honia. Koniecznie musisz ze mną usiąść. Pewnie ciężko jest być tą nową. O, jak fajnie, Honiu. O, Harma, pozwól na chwilę. To moja siostra. Naprawdę? Poznaj Fritę, jest tu nowa. Harma jestem. Miło zawrzeć taką epicką znajomość. Jej, nikt dotąd tego nie rozkminił przy pierwszym podejściu. O, robimy tak na Hawajach, z których się tu przeprowadziłam. Aloha! Hej, Hila! To nasza siostra. Chodź, poznaj Fritę. Siemasz, Fuita. Przybij bułę. Fuj! Lubię na jelenia, żeby mu podłożyć poduszkę pierdziuszka. Hilu, nie! Znaczy, ta pierdziuszka to raczej przypał. Płacia. Wojna na żałcie! Dość, Hila! Wojna! Hilu, bo będziesz miała... Świetny pomysł z tą wojną, Fita. Więc mam news. I uwaga, spoiler, to news o mnie. Hej, zamieniam się w słuch. Widzisz tego chłopaka? Strasznie na niego lecę. On ma prześliczny wicherek. Och, proszę, zachowaj to dla siebie, bo nikomu o tym nie mówiłam. Fryta? O! Masz jakiś problem? Laska? Nie mogę się skupić! Poprztykałyśmy się z moją przyjaciółką Sam. Pierwszy raz o jeden riff i mamy kwas. I nie wiem, co robić. Nawijaj, laska. Hilu, powiesz mi, dlaczego zaciągnęłaś mnie w te krzaki? Chcę cię wprowadzić w jeden żałt, który szykuję. Czekaj, ty chcesz go zrobić ze mną, a nie że mnie? Już czas.
kto na celowniku? Pani dyrektor! Żart! Jej! Mogę już oficjalnie stwierdzić, że to powalający sukces. Masz już artykuł? Psie, artykuł to machnęłam w 40 minut jeszcze na lekcji. Och, więc już nie musisz tam wracać. Jej, to wspaniale. Och, nie, jak najbardziej wracam. Heniu, gdy jestem Fritą, dziewczynki się przy mnie otwierają. Po raz pierwszy od dawna jesteśmy blisko i nie jestem gotowa się tego wyprzeć. No nie wiem, Rito. Mam wrażenie, że igrasz z ogniem. Spokojnie, jestem bardzo ostrożna. Kochanie, Frita ma nawet własną komórkę. Cii, to Honia. Tutaj Frita. No hejka! Cześć, Honiu. Nie teraz, mamo. Gadam z kumpelą Frito. Wy też słyszycie tu echo? Nie. Widzisz? Mam wszystko pod kontrolą. I o co ten szum? To drzewa szumią. Zgadłam? Co to za zapach? Właśnie pomalowałam paznokcie. Kilka rzeczy mi się rozkłada. Daję girom odetchnąć. O nie, to nie paznokcie Honi, ani gnijące mięso. Na bank nie skarpety. Ten zapach jest boski. A? Hilusiu, curusiu, to ty? O, cześć, tato. Czy to kanapka Monte Cristo na brioszce? O, pomyliłam. Powinna być na chlebie. O, nie, brioszka to też pieczywo. Francuskie. Co to za okazja? Czekaj, to nie jest jakiś znowu żart? Nie. Wybierałyśmy dodatkowe zajęcia, a ja nie mogłam się zdecydować, czy puenta dla zaawansowanych, czy śmiać się, czy nie śmiać, czyli dowcip filozoficzny. Aż wylądowałam na wstępie do gotowania i nie wyobrażam sobie nudniejszych zajęć. A ja nie wyobrażam sobie pyszniejszej kanapki. Hilu, ty masz prawdziwy talent. Serio? Pojęcia nie mam o pieczywie, za to komedia to mój chleb powszedni. Łapiesz? Dobre, skarbie. A wiesz, że gotowanie bardzo przypomina scenę? Trzeba zbalansować kreatywność i profesjonalizm. Pozwól mi pokazać, ile gotowanie może dać radości. Zawsze marzyłem, by móc podzielić się moją pasją z jednym z dzieci. A co masz do stłaczenia? Zgoda! Ja sfałjuję, ten gość fruje. Proszę bardzo, pasujące czapki kucharskie. Git się prezentujesz i git gotujesz. Hej, a co ze mną? Dobra. Dla ciebie. A teraz zobaczmy program kursu. A tak, zadanie pierwsze, jajka. Wszechstronne gwiazdy każdej kuchni mogą być podane na twardo, na miękko, smażone, sadzone w jajecznicy, w koszulkach, po benedyktyjsku. I zapamiętaj sobie, zawsze jeszcze można nimi pożonglować w kuchni. Para pa pa pa. Nie, o nie, a... A jednak, udało mi się cię rozśmieszyć. No dalej, zrób to z jajem. I? Jak mi poszło? Zawsze chciałem mieć portret w omlecie. Jest jeszcze piękniejszy niż sobie marzyłem. Zły pies! Przestań żreć moją twarz! Spis zajęć. Tydzień drugi. Warzywa. Jej, skarbie! Świetna technika krojenia. Sprawna i bezpieczna. Chwileczkę. Dobry szef kuchni zawsze sprawdza danie przed wydaniem. Zamiast słonych paluszków. Łapiesz? Ty to łapiesz, żałty w lot! Ten był ciut niedomyty. Tydzień trzeci. Ciasta. Ciasto lawa gotowe. Ma cztery cechy przepysznego deseru. Czekoladę i coś ekstra. Skarbie, jak dużo proszku do pieczenia dałaś? O, nie jestem pewna. Jak żałtowałeś, to się zdekoncentrowałam. O nie, przepraszam, tato. Luzik, Hilu, to eksplozja smaku. Śmieszne wypadki w kuchni to część dobrej zabawy. Tydzień czwarty, kolacja na ponad 10 osób. Egzamin końcowy. Przygotowanie kolacji dla ponad 10 osób. O, cała kolacja? To strasznie trudne. Trudne,
Ale i fajne! Prawdziwa frajda szefa kuchni to niesienie swoim jedzeniem radości innym. A ja znam idealne danie. Pasta, mule, masło, Geo? Tato, nie możemy przyrządzić chomika! Co? Nie! Skąd? Spadaj, Geo! Będzie mój słynny makaron Henia. Pierwsze danie, jakie kiedykolwiek podałem, a teraz twoja kolej. Naprawdę sądzisz, że to ogarnę? Jasne! A poza tym na kim lepiej przetestować kwalifikacje niż na kochającej się rodzinie? Poczekaj! Umieram z głodu! Uspokójcie się, proszę! Dasz radę, córka. Okej. To, co wam właśnie zaserwowałam, to słynne morskie linguini taty. Ugotowane al dente w sosie maślanym i dopławione odrobiną pietruszki. Bon appetit! Wymiatasz! O, Łety! Miałeś rację, tato! Widok tych ich pustych talerzy i błogich min, aż mi serce rozgrzewa. O, skarbie. Może przez to, że piekarnik jest nadal włączony. Czujecie coś paskudnego? Hej! Mam nadzieję, że jesteście głodni. Nareszcie dopracowałem zapiekankę z kapusty. Ojej, tatuś, pachnie pięknie. Właściwie udała ci się, skarbie. Chwila, zapomniałem o sosie rybnym. Świetnie wydobywa siarkową nutę. Piorunem, wywalmy, zanim będziemy musieli to jeść. Coraz więcej kłamstw. Dobrostan mej rodziny jest zagrożony. Prawda leży u podstaw dobrze funkcjonujących społeczności, zaś kłamstwa prowadzą jedynie do chaosu i upadku. Muszę skorygować ten problem. Po prostu powiedz mi, gdzie jest! Po prostu nie mam pojęcia, o czym gadasz. Jaki problem zaobserwowano? Hila wiecznie pożycza mój gong, żeby podkreślić komediowe puenty. I teraz przepadł. Wiem, że go wzięła. Nie wzięłam. Harma, masz rację. Hila kłamie. Wcale nie. Owszem, tak. Poznajcie mój nowy wynalazek. Okulary prawdomówności. Pozwalają mi śledzić mikroekspresje, zmiany pulsu, wielkości średnic i potliwość, by wykryć nieprawdę. W tej rodzinie się permanentnie kłamie i muszę to skorygować, zanim będzie za późno. No dobra, które z was hipopotamy jedne zalało łazienkę? To nie ja, tato! Znowu kłamstwo! I co sądzisz o nowym rozdziale? Podoba mi się. Uże. O, jest naprawdę śliczny, Holly, piękny! Nieprawda? Ach, Honiu, nie ma ciepłej wody! Znów brałaś 40-minutowy prysznic? Nie dłuższy niż 5 minut! Bezwstydne kłamstwo! Jeziu! Witaj, rodzino. Mogę w czymś pomóc? Jeszcze jak! Możesz przestać używać tych koszmarnych okularów! Dosłownie do szału nas doprowadzają! Robię tylko to, co jest najlepsze dla tej rodziny. Każde kłamstwo przybliża nas do chaosu i upadku. Z reguły tak, ale czasami niewinne kłamstewko pomaga łagodzić konflikty. Stanowczo się nie zgadzam. Nie ma czegoś takiego jak dobre kłamstwo. Dobrze. Wiadomo, co musimy zrobić. Mówić prawdę? Skąd? Zniszczyć te przeklęte okulary! Czy wszyscy cali? Spokojnie, skarbie! Mam ich! Mój telefon! Nasze też! To jak wezwiemy pomoc? Może pożyczymy telefon od kogoś na wyspie? Wątpię, tato. To chyba bezludna wyspa. Och, ja lubię się wyspać. Nie, Honiu. Bezludna wyspa znaczy, że nikogo tu nie ma. Jesteśmy tu sami? Bez jedzenia? Bez wody? Bez telewizji? To po nas! Czekaj,
Słuchajcie, dzieci, nie poddawajmy się. Wasza mama ma rację. Wiem, że sytuacja jest trudna. Ale to nie oznacza, że się poddamy. Jesteśmy harmidomscy, my się nie poddajemy. Rodzice mają rację, nie jesteśmy mięczakami. Więc zróbmy burzę mózgów i wymyślmy, jak wydostać się z tej wyspy. Może zawiadomić straż wodną. O tej porze roku regularnie patrolują całe jezioro. Dobra, w takim razie zrobimy znak SOS, żeby straż nas zauważyła. I wykorzystamy cały potencjał harmidomskich, by przeżyć do tego czasu. Uhu! Piąteczka, harmidomscy się nie poddają na raz, dwa, trzy. Harmidomscy się nie poddają! Może tu zbudujemy nasz obóz? Teren w sam raz. Świetnie, tylko jak pozyskać pnie palm na budulec? Może uda nam się zaostrzyć kamień albo... Na bombę! Te ćwiczenia na pośladki naprawdę się opłacają. Tylko trzeba uważać na drzazgi. Fascynujące. Tropikalny klimat wyspy zapewnił obfitość jadalnych owoców. I to organicznych. Zobacz te papaje. U nas taka kosztowałaby ze dwie dychy. Mango. Skarbie, chyba znam różnicę między... A, oj. A, tak, mango. Sygnał SOS zrobiony. Dzięki za pomoc, siora. Całki, ale byłam zajęta łowieniem długiego pana kokoska. Tym razem z prawdziwego kokosa. Proszę, zrobiłam cztery hamaki i pasek do kompletu. Jak tam twoje łoże, Holu? Stworzone dla księżniczki. Dobra, ekspert od survivalu mówił, że trzeba szukać tropów zwierząt. One zawiodą do wody pitnej. Urocze, czyli ślady ptaszków, wiewiórczych stópek albo... jakie zwierzę pozostawiło te... Trzy pazury i płetwa z tyłu. Pasztur! To co? To prehistoryczny gad morski. Wiedziałem, że on istnieje. Nie, to tylko żółw z liściem przyklejonym do skorupy. Ale przecież znaleźliśmy wodę. Tato, to parfait, jest perfekt. Dzięki, kochanie. To zasługa świeżutkich owoców z wyspy. Tylko trzeba na nie uważać. Taka jestem z was dumna, dzieci. Nie poddałyście się, ale jesteśmy dzielni. Tak, mamy ekstra obozowisko, rozrywki pierwsza klasa i multum żarcia do przybycia straży wodnej. Harmidomscy się nie poddają. Możesz ciszej, oglądamy telewizję. Lolek, łaskoczesz. A, to nie Lolek. Hej, to nasze jedzenie. Sio. Sio, uciek z pasoną. Powiedziałem spadać. I co teraz będziemy jedli? Sugeruję przejrzeć ich odchody w poszukiwaniu jadalnych ziaren. Albo możemy znów poszukać owoców. Świetnie, znacznie lepiej. Brawo, dzieci. Harmidomscy się nie poddają. Harmidomscy się nie poddają! Moje łoże księżniczki, wracaj tu! Co to jest? Jest to ślizgłe paskudne i niszczy mi sukienkę. Musimy jej pomóc. Trzymaj się, Holu. Ruchome piaski? Ten klimat nie przestaje zadziwiać. Chwila, już was łapię. Już jeszcze trochę prawie. Musisz bardziej uważać, Holu. Zawsze mogę ci zrobić nowe łoże księżniczki, ale nie zrobię sobie nowej bliźniaczki. Ja mogę. To tylko kwestia... Straż wodna, uratowali! O klonowaniu twojego rodzeństwa porozmawiamy później, skarbie, lecimy! Czy mi się wydaje, czy ten statek robi się coraz mniejszy? O nie! A jak zmniejszy się tak, że się na nim nie zmieścimy? Nie, Honiu, to oznacza, że on odpływa! Nie widzieli naszego SOS? Wsiakość! Nie poddawać się, wciąż możemy ściągnąć ich uwagę. Wracajcie! Wracajcie! Dobra, dzieci, tylko bez paniki. Wkrótce przypłynie inny statek. Raczej nie. Ale mówiłaś, że straż wodna regularnie patroluje całe jezioro. Tylko podczas sezonu połowów, który się dziś skończył. Znaczy, że tu utknęliśmy na zawsze? Nowy sezon rozpocznie się za 8 miesięcy. 8 miesięcy? Spokojnie, dzieci, nie będzie tak źle. Pewnie, to tylko 8 miesięcy bez bieżącej wody, bez kawy, szczoteczek do zębów, papieru toaletowego. To beznadzieja, poddaję się.
A co z hasłem? Haramidomscy się nie poddają. Widzisz, synu, dorosłym zdaje się, że przekazują dzieciom ważne prawdy, lecz czasem okazuje się, że nie mają racji. Czasami okoliczności nas przerastają. Dajcie spokój! Wyszliśmy z zatonięcia statku, ruchomych piasków, huraganowych wiatrów, a wy chcecie się teraz poddać? Mowy nie ma! Mówię wam, że wydostaniemy się z tej wyspy! Kto jest ze mną? Nie poddamy się! Możemy sobie zbudować łódź! Erik Twardziel raz taką zrobił z samego piachu i łosiowej skóry! Rito, naprawdę mamy fest odporne dzieciaki! I mamy to po was! Yeah! Doradzam się pozbierać. Ponosicie ryzyko odwodnienia. Dobra robota, rodzinko! A teraz spływajmy z tej paskudnej wyspy! A gdzie tata? Sorki, ale oszczędzam tu prawie stówę! Wsiakość, 80! Panie, ten mały potwór rzuca we mnie zabawkami! Wycofuję się z umowy! Nie! Chwila, nie ma się czego bać! Ach, Holly zawsze w południe dostaje kręćka. Niech pan zrobi pompki, ona lubi patrzeć. Bez szans, chłopie! W moim wieku, jak zejdę do parteru, to tam zostanę. A co jak dorzucę jeszcze jedną lasagne? No, to się kładę. No, i Holly ma się świetnie. A, lepiej ode mnie. Wylądowałem na czymś kanciastym. Dobrze, fajnie. Panie, ten pański dzieciak nie chce nic jeść. Mam dość, masz pan zaraz wracać. Spokojnie, panie sąsiedzie, jest wybredna. Trzymam w lodówce domowe pire brzoskwiniowe właśnie na takie okazje. Domowe pire brzoskwiniowe, nie mógł wcześniej powiedzieć. O, od razu wciągnęła. Ach, cóż za ulga. Ach, skoro mowa o uldze, teraz moja kolej. Ech, na miłość włoską rozłącz się pan! Dzwonki byto! Dobra, panie Lament, wygrał pan. Wracam do domu. To czemu? Dla Ibucy. Dla Ibucy? Pewnie, świetnie się bawimy. Dzwonię, bo małej się trochę ulało na moją koszulę i chciałbym pożyczyć coś z pańskich ubrań. A, naturalnie! Miodzio, bo już to zrobiłem. Nie będę panu więcej przeszkadzał. Niech się pan gra, te drdy mały. Mam iść po auto? A nie! Mamy spokój do końca dnia. Miodzio. Woohoo! Yeah! Nie mogę się doczekać jutra. Ja też nie, dzwońcu. Dzień drugi. Bardzo proszę, panie sąsiedzie, 7 porcji lasagni, jak obiecałem. Wygląda na to, że układ zagrał dla nas obu. Tata, tata! Nie, to pan sąsiad, skarbie. Ja jestem tata. Tata! Ach, czyż nie jest słodka? Myśli, że jestem jej tatą. Ta, rzeczywiście urocza. Dosyć, skarbie, wystarczy tego! Tata! Co ja narobiłem? Skarbie, co ci jest? Jak minął dzień z Holly? Muszę ci coś wyznać. Pojechałem na festiwal i zostawiłem ją z sąsiadem. Heniu! Zanim się na mnie wściekniesz, ja już za to płacę. Holly tak świetnie się porozumiała z Lamentem, że teraz nazywa go tatą. Och, skarbie, Holly dopiero uczy się dźwięków. Najpewniej na razie nie wie jeszcze, kim dla niej jesteśmy. Tak sądzisz? Może przesadziłem? Mama! Straciłem ją. Musimy popracować nad twoim wyczuciem chwili. Dzieci, pośpieszcie się! Skarbie, wychodzimy! Dzwoniłam do żłobka, już otworzyli. Czy możesz podrzucić Holly przed dzyndzelą? Stanowczo odmawiam. Nie jadę dziś na żaden festiwal. Mam coś znacznie ważniejszego do zrobienia. Odzyskać córeczkę. Odzyskać ją? Heniu, naprawdę przesadzasz. Tobie to łatwo powiedzieć, bo ciebie wciąż kocha. Dobra, Holly, pora na operację. Przypominam ci, że to ja jestem twoim tatą, a nie tamten uzależniony od lasagni dureń. A świnka i kózka żyli razem długo i szczęśliwie. Koniec! Robert to twój wujek, Lament nie jest twoim tatą. Bibi!
I jest czyściutko. Wylądowałem na czymś kanciastym, lecz warto było. Proszę bardzo, skarbie. Domowe pire brzoskwiniowe tatusia. Więc dla przypomnienia, ja jestem tata, a to jest moje pire brzoskwiniowe, które tata zrobił dla ciebie. Miam, miam. Jak teraz ci smakuje, to czekaj, aż ci zrobię z posypką. Wiem, że źle dla ząbków, ale ja tu wojnę prowadzę. Holly? Tata! Tata! Psiakość! Jeśli mam cię odzyskać, muszę cię wyrwać z pola magnetycznego tego dziadka. Balon! Balon! Chcesz balonik? Tatuś ci kupi! Pan Lament pewnie by ci kupił tylko jeden balonik, lecz twój prawdziwy tata uważa, że zasługujesz na wszystkie. Chcesz nowego misia? Tatuś ci przyniesie! Pan Lament pewnie by ci kupił tego malutkiego. Prawdziwy tata idzie na całość! Fajnie, co? Twój prawdziwy tata może tak cały dzień, gdybyś chciała. Tata! Właśnie! Ja jestem tata! Brawo, Heniu, odzyskałeś ją! Tata! Tak, tak, tak! Jestem tata! Moja córunia! Tata! Tata! Łamiesz, tacie, serce! I nos! Przedłożyłem Dzyndzelę nad córkę i teraz straciłem ją na zawsze. Skarbie. W porządku. Najważniejsze, że Holly jest szczęśliwa. Jeśli to oznacza spędzanie czasu z naszym sąsiadem zamiast ze mną, to muszę to zaakceptować. Halo, pan Lament? Zastanawiałem się, czy chciałby pan... Henryk, Harmidomski. Tak. Zastanawiałem się, czy chciałby pan może wpaść do nas na kolację. Wiem, że Holly za panem tęskni. Tak, dobra, zrobię dla pana lasagne. Hejka, może pójdziemy na spacerek? Piękną mamy pogodę. Nie, dzięki, skarbie. Tutaj na kanapie jest nam wygodnie i milusio. Nie ja! Miłego spacerku, synek! Jak widać na załączonych obrazkach, nasi rodzice są mocno nie w formie. Halu? Zgadzam się. Przeprowadziłam badania, których wynik wskazuje na to, że mają moc 80-latków. Mam też ciekawe wyniki badań Stolca. Lepiej nie! Co to jest badanie Stolca? Jeśli chcemy, żeby rodzice byli długo sprawni i zdrowi, musimy zmusić ich do ćwiczeń. Dobrze więc. Operację wyciągnąć rodziców z domu i przywrócić im formę? Uruchomić. Pytanko, a jaką formę? Kształt trójkąta czy coś bardziej kulistego? O, jak słodko, że się troszczycie, ale tata i ja nie musimy niczego ćwiczyć. Świetnie się trzymamy. Idziemy, kochanie? Jeszcze chwileczka. Strasznie się zmęczyłem. Idę odpalić samochód. O, Rzeszku. Nie no, błagam! Spójrzcie na siebie! Chętnie, synu, ale lustro jest strasznie daleko na górze i... teraz załapałem. Wspinaczka po ściance to super sprawa! Można usprawnić ciało i dać ogólnie mega czadu! Więc w górę! Hela, 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 hela! Ruchy, dalej! Włóżcie w to serce! Jesteśmy już w tej formie? Ja utrzymuję sprawność dzięki zapasom w błocie. Co? Leży! Dwa punkty! Gotowy, tato? Chyba musimy zwolnić tempo. Pradawna stuka tai chi jest znacznie przystępniejszą formą aktywności. Ta pozycja nazywa się uspokajanie zmąconych wód serca.
Jeny, na serio to czuję. Ty też to czujesz? Łoj, mam kontakt ze sobą. Czuję jedność z wszechświatem. Jestem taki... Mówiłam, że to sztuka pradawna dla milczących. Pamiętajcie o oddechu. Kolana ugięte i niech bicepsy pracują. O tak, czuję ten ogień. Mamusia, skoczna jak mysz. Wszystkie jej dzieci dumne od dziś. Ile churaszków mama dostanie? 1, 2, 3! Jesteście gotowi na rock'n'rolla? Zróbcie to, co ja. 1, 2, 3 i... Ogień! Płynek! Szaleństwo! Świetna forma, tato. Następnym razem zaczekaj, aż dam hasło do demolki. Wtedy Żaneta mi mówi, te refleksy to chyba nie dla ciebie. A ja jej na to. Weź, ja już kupiłam sok z cytryny. A... Niepojęte. Jak możesz biec i jednocześnie paplać? O! Lodziki! Tato, nie! Przejmę go! Leży! 2 punkty! Nie ma jeszcze! Miałyście dzieci rację. Sport jest super. Czuję się fantastycznie. Ja też. Chciałbym, żebyśmy to robili codziennie. Kto pierwszy ulicą naokoło? Nie ma szans! Zobaczymy! Gratuluję nam. Dokonaliśmy nie lada wyczynu. Tak świetnie nam się ćwiczyło z wami wczoraj, że chcemy tego więcej. Przerywacie mi sen dla urody tylko po to? No ja nie rozumiem. Nie. Zostajecie. Naprawdę ujęła nas ta troska o nasze zdrowie. Dlatego, żabki, chcemy też koniecznie zadbać o wasze. Dzieci w szyku! Czuję, jak mi krew buzuje. Nie zapominajmy o nawodnieniu. To specjalna woda z cebulą. Dobra na pęcherz moczowy. Capi brudnym ciałem. To super. Pewnie padacie z głodu. Jemy coś? Nie, trzeba jeść zdrowo. Bogate w białko i niskowęglowodanowe. Zjadamy, jutro znów potrzebujecie energii. Tak jest! O 6 pływamy w jeziorze, potem mamy jogę, a potem robimy 200 pompek. Ale pyszne, maczane w tej śmierdzącej wodzie. Poznajmy pierwszą drużynę, ogniste iguany, panowie harmidomscy. Robicie podłą lasagne, chłopcy. A co pan sądzi o naszym 5-godzinnym demo? A? Nie widziałem go. A teraz poznajmy ich rywali, srebrne węże, Zdzich i Stach Bumbach. Komu dziś będą sprzyjać bóstwa? Sprawdźcie po przerwie. Legendy ukrytej świątyni. Lasagna, ta? Myśmy się dostali dzięki 5-krotnej wygranej w zwarciu strongmanów. No, gratuluję obu panom. Ta, przećwicz to, bo skopiemy wam tyłki. Ja! Widzieliście żarłacza goniącego Gupika? Rekin go dopada i... A Gupiki to wy! Dobra, załapaliśmy. Nie przejmuj się nimi. Jesteśmy tu dla frajdy. Spoko! Nie damy im odebrać sobie zabawy. Właściwe podejście. Przybij ogonem! Nie tak mocno, żeby nie odpadł. Legendy ukrytej świątyni. Uwaga, drużyny! Atlantyda tonie. Jedyną drogą ratunku jest przejście fosy w tych specjalnych rakietach wodnych. Drużyna, która pierwsza ucieknie z miasta, zdobędzie punkty. I... start! Chwila, moment. Ogony. Możemy nimi wiosłować. Prawdziwe porozumienie międzypokoleniowe. Dogoniamy ich! Wleczecie się w ogonie, cieniasy! Cóż, wygrana nie jest najważniejsza. Nawet gadasz jak cieniasz! Dzwon! Brawo, ojciec! Co mają cięższe, muskuły, czy raczej dowcip? Dzwon!
Brawo, tato! I tak oto Atlantyda na zawsze zatonęła w oceanie, a ślad po niej zaginął. Uwaga, drużyny! Wysłuchaliście historii Atlantydy. Teraz Olmek was z niej odpyta. A kto poprawnie odpowie, zejdzie po stopniach wiedzy. Pierwsze pytanie. Gdzie, zgodnie z legendą, zatonęła Atlantyda? W Atlancie! Błędna odpowiedź. U północnych wybrzeży Afryki. Dobra odpowiedź. Brawo, tato! Jest coś, trafiliście jedno. Spróbujcie powtórzyć. Przesunięcie płyt tektonicznych. To dobra odpowiedź. Utopia. To dobra odpowiedź. Wow, ogniste iguany odzyskały pozycję w rozgrywce. Czas na świątynne igrzyska. Czad, tato, ale im dałeś popalić z tą utopią. Trudniejsze były twoje płyty tektoniczne. Omal nie palnąłem chodnikowe. Jak nasz wspólny dzień? Bomba! Mądrale się znalazły. Przy was wychodzimy na durni, a tego nie lubimy. Zdobyliśmy już 11 punktów. Wiecie, co zrobimy teraz? A, przedzwonimy w dwunastkę! Mówiliśmy wam, chłopaki, nie zależy nam na wygranej. Chcemy tylko... Ups! Gdzie jest twój garnek? Gdzie jest twój garnek, Leszczu? Hej, hej! Oddawaj to! Chcecie pojedynku? Proszę bardzo. Widzicie to? Tak nakręcimy wynik do 1000. To może przyjacielski zakład. Powiedzmy... o stówkę? Niestety wydaliśmy wszystko w sklepie z pamiątkami. Więc może tak. Jak przegracie, to przejdziecie przez lotnisko w naszych kostiumach iguany. Stoi. Ale jak wy przegracie, to sami pójdziecie w swoich kostiumach iguany. Stoi. Głupku, one im się podobają. Jak przegracie, to przejdziecie przez lotnisko w samych gaciach. Stoi. Pora na świątynne igrzyska. Pierwsze zadanie. Atlantyda drży w posadach. Wzmocnijcie mury, umieszczając pierścienie na drążkach i start. Ciągnij, tato. Czekaj, jeszcze nie włożyłem. Szybciej, to wyścig na punkty. Bumbachy mają już 10. Poczekaj, nie zdążyłem. Najpierw wpuśćmy moje. Kolejność nie jest istotna. Co z tobą, tato? Nie pomagałeś. Ja? To ty nie chciałeś się zleść z góry. Dobra, postarajmy się bardziej w kolejnym zadaniu. Czas, by każda z drużyn ułożyła strój wymiarowych puzli drzwi do Atlantydy. I start! Dobrze, zacznijmy od brzegów. Środka. Od środka? Żartujesz, tak? Nie, patrz! Znalazłem już 2 pasujące. Nie mamy pewności. Zostaw je. Dobra, ty robisz brzegi, a ja środek. Nie dziwota, że wygrali. Najpierw wpasowali środek. Synu, jestem mistrzem w puzzlach. Ale nie jesteś mistrzem w słuchaniu. Coś synu powiedział? A nic. W ostatnim zadaniu igrzysk pary muszą współpracować, żeby uratować tonące miasto. I start! Szybciej, tato, dawaj! Nadjeżdża woda! Suń się w lewo! Kirek! Mówiłeś w lewo! No w moje lewo! A niby skąd miałem dowiedzieć? Nie powiedziałeś mi tego! Skoro sam wiesz lepiej, to ty idź po wodę. A po co? Tamci są już po 3 wiadrach. Możemy od razu się poddać. Nie, to nie. Widocznie to też nie nasze klimaty. Może nie mamy żadnych wspólnych? Może. I znów wygrywają srebrne węże! Świetny z was zespół, Leszcze! Przepraszam, tato, nie chciałem tego. Ja też cię przepraszam. Trochę przegięliśmy. Chciałem fajnie spędzić z tobą czas. Ja z tobą też. Hej, a może da się to jeszcze uratować? Program wciąż trwa. Może zignorujmy tych palantów i dobrze się bawmy. Przybij ogonem! Kafe Błotnik ma zaszczyt przedstawić Chomikowskich! Harmidomskich! Harmidomskich! To miała być podróż marzeń z miasta w daleki świat. Choć dobry plan, sprawdzony pan, to do rowów mig wóz nam wpadł podróżny blues.
mała, to nasz mętny blues. Pełen burz, nie mogę wszyt, bo też jechać chcę, a nie wziął go nikt, więc ciągle się drze. Blues, blues, dręczy mózg. La, la, la. Klima padła w parę chwil. I okna zamknął bies. A w chipsach był Bob. A Bob łowi smut. Brak tchu. Coś mamie jest. Podróżny blues, mała, to nasz mętny blues. Pełen burz, gdzieś pies nam zwiał, niemowlę się drze i wpada w szał, oddzieliśmy je. Blues, blues, dręczy mus. La, la, la. Jajka nas w kanapkach dobiły, zdzięły nas w poprzek i wzdłuż. Żołądki wszystko zwróciły, stąd się wziął smętny nasz blues. Stąd się wziął smętny nasz blues, blues pełen ból. Wygląda na to, że mamy na bilety! 7, 8, 9, 10. Kurczę, znowu zapomnieliśmy Holly. O, to kogo brakuje? Holly! Oj, muszę siusiu, muszę siusiu, siusiu! Yeah! Forma, autobus nam ucieknie! Żegnaj, kafe, błotnik! A chomikowscy! Wakacje uratowane! Wydawało mi się, że wiozę jednego. No cóż. Autobus więzienny. Gdzie się podzieli pasażerowie? Nieważne, autobus cały dla nas. I jeszcze dla niego. Skarbie, nie sądzisz, że ten autobus jest nieco dziwny? A nie widywałem tego wcześniej, ale to pewnie dla bezpieczeństwa. A może to autobus więzienny? O, masz rację. Co oznacza, że tamten to... Fajne tatuaże. Tatuażysta chyba zapomniał ubrać tę panią. Mogę naprawić. O, jejku! Ależ ma pan boskie bransoletki. Mogłabym przymierzyć? Jasne. Jeśli pomożesz mi je zdjąć. Zatrzymać pojazd! Głowy do góry, rodzino. Wakacje jeszcze nie przepadły. Na pewno jakiś Samarytanin nas podwiezie. O, właśnie jedzie. Jedź dalej! Nie patrz na nich! Och, ludzie! Liszcze! Istota problemu jest trywialna. Żaden kierowca nie zabierze 13-osobowej rodziny. Sugeruję zastosowanie tekniki zwanej góra lodowa. Wystawiamy nasze najlepsze 10%, a resztę schowamy. O, widzisz tę biedną panią z dzieckiem? Zatrzymaj się. Cześć! Czy mogliby się państwo zatrzymać? Możesz. I spławili go. Robiłem, co mogłem. Sorki za to. Muszę zrzucić ładunek. Wow! Musicie to zobaczyć. Po prostu zakop to, skarbie. Nie musimy oglądać. Nie to. Znalazłam środek lokomocji. I patrzcie pod nogi, zrzuciłam ładunek. To coś nigdy nie poleci. Zostawcie to mnie. Uruchomię go w trimiga. A jeżeli nawet? Kto tym poleci? Może Hania ma gazy jak odrzutowiec? Przecież wam mówiłam, że to siedzenie. No, nie. Ja umiem pilotować. Dziadek mnie nauczył. Był pilotem wojskowym. Mamo, to niesamowiaście! To pestka. Powinieneś zobaczyć, jak daje czadu czołgiem. O, czy jest jeszcze coś, czego o tobie nie wiemy? Skarbie? Rita? Brakowało części, więc musiałam improwizować. Pielucha? Nocna pielucha. Ekstra trwała. Znalazłam nawet farbę, żeby nadać mu wyrazu. I namalować Hanie na opylaczu pól. Dosłownie mnie nie przypomina. Nie
jesteś pewna, że wiesz, co robisz? Masz całą rodzinę na pokładzie. Z wyjątkiem Holly. Hej, teraz to wasza broszka. Ja tutaj pilotuję. Mamo, ty widzisz ten silos, prawda? Skarbie do góry! Nie był odwołany. Chciałam tylko, żebyś się wycofała. Bałam się, że pogrzebiesz mi szansę na wygraną. Bardzo mnie rozczarowałaś, skarbie. Powinnaś była być ze mną szczera. No wiem, przepraszam. I w ogóle nie powinnam była. Marzę, żebyś zgodziła się wrócić do konkursu i żebyśmy razem dobrze się bawiły. Co ty na to? Obawiam się, że nie mogę, Holu. No chyba, że szybciutko znajdziesz nam kostiumy. O, dzięki, mamo! Kroczek, poczek, kroczek, poczek w tył! Holu, skarbie, mam nadzieję, że nie martwisz się, że nie wygrałyśmy. A skąd? Zabawa z tobą była lepsza od wszystkich koron. To świetnie, bo już nam zamówiłam te śliczne kombinezony w panterkę. Tato, chcesz posłuchać żałdów z pukaniem? Czy kot nasikał mi do kapci? Jasne, że tak. I się zaczyna. Dobra, znam jeszcze jeden. Puk, puk. Kto tam? Sąsiadki. Jakie sąsiadki? Żadne, my posiadki. To śmieszne, bo już nie mogę prowadzić. Super Sam. Tato, potrzebny nam inny wózek. To nie jego poła. Coś mi cukinisz. Załapałaś, Holu? Zamiast coś mi cyganisz, zapytałem, coś mi cukinisz. Załapałam. Jakby mnie ktoś szukał, będę przy makaronach. Uwaga, klienci. Bardzo proszę wybaczyć ten harmider. No, w końcu nazwisko zobowiązuje. Wpadliśmy do sklepu po chleb z białą solą, a wyszliśmy z puszkami z czarną fasolą. Cieszcie się, że ominęła was piosenka z działu mięsnego. Mnie nie ominęła. Tato, co lewe oko powiedziało pławemu? Między nami coś tu śmierdzi. Z powodu nosa. Wszystko w porządku z tyłu, kochanie? Jakaś cichutka jesteś. W porządku. Może ci pomóc w rozpinaniu pasów, Holu? Przecież potrafię sama. Chyba potrzebuję pomocy. Hej, skarbie! Tu masz swój makaron. Mamy jeszcze pełnoziarniste penne, gdybyś chciała na wiszące kolczyki. Brązowe kolczyki? Ja pas. O, ktoś tu jest zły. Czyżby hen zjadła maseczkę błotną Holly? Nie, gniewa się na mnie. Chyba nawaliłem. Dlaczego tak sądzisz? Zabrałem dziś Holę i Hilę do sklepu, a wiesz, jak my się tam zawsze z Hilą potrafimy wygłupiać. Chyba daliśmy się trochę ponieść i Hola mogła się poczuć odsunięta. Nie chcę, by myślała, że faworyzuje Hilę. No, skarbie, jestem pewna, że wcale tak nie myśli. Nie, nie. Mój tata wiecznie kogoś faworyzował, a mnie zawsze było przykro. Hej, tato! Jesteś gotowy robić ze mną ciasteczka Henieczka? O, widocznie mieli inne plany. Chyba muszę to dokończyć sam. W mordę jeża! Nie mogę uwierzyć, że to samo zrobiłem Holly. Muszę to naprawić. O, jestem pewna, że dasz radę jej to wynagrodzić. Tylko nie kupuj jej znów kucyka. To się nie sprawdziło. Hej, skarbie, jesteś zajęta? Bo tak sobie przypadkiem przechodziłem w sklepie obok tych pasujących sukieneczek i pomyślałem... To mój kolor! No jasne, pudrowy róż! Ale poczekaj, jest jeszcze coś. Naklejane kolczyki! Tatusiu! Słyszałeś, jak gęsiewscy awanturowali się na poczcie? Nie, coś ty opowiadaj. Dobra, więc podobno jedna z ich paczek przyszła mokra i się zaczęło. Uważaj,
Podłoga to lawa. Palę się! Uratowałaś mnie! Zapomniałam, na kanapie są węże! Odciśnij. Orety, to jest mój kolor. A nie mówiłam? Robinowy. Jej, dziewiątka? Przepraszam, miała być szóstka. Gotowa na kolejny odcinek Wojen Więziennych, Misek? Absolutnie. Musimy się dowiedzieć, jaki talent okaże się mieć Żyleta. Też się świetnie bawiłem, skarbie. To pa. Śpij słodko. Problem z głowy. Hej, tato! Przecież mieliśmy dziś razem poćwiczyć. Nie, przepraszam, Helu. Musiałem coś pokręcić. Nie wiem, jak to się stało. Ale teraz jestem wolny. Tylko się przebiorę. Nieważne. Skoczę raczej pod prysznic. Och, dobra. O, psia kostka. Teraz uraziłem uczucia Heli. Bez paniki. To się da naprawić. Helu, zaczekaj! Tak to jest, jak się biega w szpilkach.